Eliza Ziębińska z drugiej B liceum po raz trzeci nie zdała praktycznego egzaminu na prawo jazdy. Nastolatka bardzo wstydzi się porażki i dlatego okłamuje przyjaciółki i chłopaka, że tym razem jej się udało. Fajnie, że ja się dowiaduję na samym końcu, że zdałaś. Z gratulacje. No, przepraszam, ale przyjechałam wczoraj do domu taka padnięta, wyłączyłam telefon i poszłam od razu spać. O Jezu, najważniejsze, że zdałaś. Ale opowiadaj, jak było? No, Oskar, sam zdawałeś prawo jazdy i wiesz, jak to wygląda. No tak, wiem. A prawko? Kiedy odbierasz? No, chyba gdzieś niedługo, nie wiem, ale przestań mnie tak wypytywać o wszystko. O Jezus, okej. Ale bardzo się cieszę, że zdałaś w końcu. A teraz muszę jeść migę do biblioteki. No, dobra. To widzimy się potem. No, hejka. Ja też idę, bo chcę jeszcze odpisać zadanie z matmy, także no, znikam. Dobra, hejka. No, to papa. Ale chodźmy do szatni, jest strasznie zimno. Masakra. Nastolatka jest załamana, bo bardzo jej zależy na zdobyciu prawa jazdy. Nie potrafi się pogodzić ze swoim niepowodzeniem. No, ale tak naprawdę to ja nie zdałam. Stop. Co? No, było to moje trzecie podejście, nie? I nawet na miasto nie wyjechałam. Tragedia. To dlaczego ty powiedziałaś, że zdałaś? No bo głupio mi się było przyznać przed Oskarem. Pożyczył mi pieniądze na ten egzamin, a ja znowu nie zdałam. No to może po prostu dokup sobie dodatkowe jazdy. No, rodzice mi już dali ponad 1000 zł na dodatkowe jazdy. Muszę znaleźć kogoś, kto nauczy mnie jeździć autem za darmo. Nie wiem, znasz kogoś? Jedyna osoba, która przychodzi mi na myśl, to twój Oskar. Tak? I co mu powiem? No może na przykład, że nie zdałaś? I że chcesz, żeby cię nauczył jeździć? Cicho bądź. Nigdy w życiu do tego mu się nie przyznam. Jezus, Eliza. Eliza wstydzi się przyznać Oskarowi do oblanego egzaminu. Ma jednak nadzieję, że chłopak zgodzi się podszkolić ją w jeździe. Cześć, Oskar. Chciałabym z tobą porozmawiać o tym prawie jazdy. A jeśli chcesz zapytać, kiedy masz oddać pieniądze, to moja odpowiedź brzmi nigdy. Bardziej się cieszę, że zdałaś prawka, a tą kasę potraktuję jako prezent. No, dzięki, ale wiesz co? Chodzi mi o to, że jeszcze niepewnie się czuję za kółkiem. O Jezu, to normalne. Pojeździsz sobie i się poduczysz. No niby tak, ale boję się, że czegoś zapomnę, coś pozamieniam. Super by było, gdyby ktoś ze mną pojeździł. No, a mama? Mówiłaś, że ma auto. No błagam cię, moja mama nigdy nie ma czasu. Myślałam jakoś bardziej o tobie. No dobrze, jak już odbierzesz prawko, to mogę cię poduczyć. Ale je mam. Tak? To pokaż. No dobra, za niedługo mi je wyrobią, to je wtedy odbiorę. Przecież to jest zwykła plakietka. A jak policja nas zatrzyma, to też im powiesz, że to tylko plakietka? No proszę cię, daj mi chociaż pojeździć koło szkoły. A masz auto? No, ty masz. Służbowe? Zapomnij, jest u mnie w pracy, nie jeżdżę do szkoły. A jak skombinuję auto, to nauczysz mnie jeździć? No dobra, ale jutro, bo dzisiaj już gram z kumplami w nogę, no i nie mam czasu. To super, idę zadzwonić do mamy, mama mi na pewno pożyczy. No dobra, no to się widzimy potem. To normalne, że Eliza nie czuje się pewnie za kierownicą. Każdy tak ma na początku. Nie powinien z nią jeździć, dopóki nie odbierze prawka, ale jak ma jej to pomóc ogarnąć jazdę, to niech będzie. Pomogę jej, w końcu to moja dziewczyna.